Witam Państwa serdecznie. Wideo pokażę do sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj w naszym wideo pokazie plecak PIR 24 litry firmy Wisport. Jak widać, jest to plecak w kolorze czarno-czerwonym. Wstawka jest tylko czerwona, to uprzedzam. Większość osób pyta, czy plecak jest cały czerwony, bądź zamawia i później jest niezadowolona, że ten plecak nie przyszedł cały czerwony. Informuję, że w Wisporcie wszystkie plecaki trekkingowe mają tylko i wyłącznie wstawkę, tak jak jest to widoczne na zdjęciu bądź na naszym filmie. Czasami, jeżeli chodzi o model PIR, zdarzają się też plecaki z szarym przodem. Tak jak mamy tu czarny, ten zdarza się szary. Jest to taka edycja, można powiedzieć, limitowana. Kiedyś były właśnie szyte w dwóch odcieniach. Na chwilę obecną ten szary rzadko jest spotykany. Raczej wszystkie plecaki są czarne z przodu. Co mamy w tym plecaku? W tym plecaku mamy tak kieszonkę na górze, do której wrócimy. Komorę główną. Kieszeń płaską na przedzie, tutaj troczki do podczepienia akcesorii, jeden mały jakiś haczyk też do zaczepienia czegokolwiek. Przepraszam. Ściągacze boczne, kieszonka siatkowa na butelkę z wodą na przykład, bądź coś innego. No i z tyłu ramiona. Do plecaka jest dołączony też pas piersiowy. Jest to ważna rzecz, nawet przy tak małym plecaku 24-litrowym, bo przy mocnym napakowaniu ten plecak nam nie będzie zjeżdżał z ramion, co daje nam komfort użytkowania. Jak widać, przy tak małym plecaku już Wisport nie daje nawet taśmy biodrowej. Jest tutaj przygotowana złączka na taśmę biodrową o szerokości 25 mm. Jeżeli ktoś by chciał taką taśmę biodrową, też warto zapytać. Kosztuje to grosze, tam w granicach załóżmy od 8 do 15 zł, w zależności od długości tej taśmy z klamrą. Warto nas pytać, jeżeli byście byli Państwo zainteresowani dokupieniem po prostu takiej taśmy. Co nam daje taka taśma biodrowa, jeżeli jest? Daje nam to, że ciężaru nie przejmuje dużo, ale ciutkę przejmuje przy taśmie, nie tak jak przy pasie. Ale możemy z takim plecakiem biegać czy szybko marszować. Ten plecak nie lata nam po całych plecach, tylko trzyma nam się ciała. Przechodząc do systemu nośnego, jest tu system ACS, jak widać cyrkulacja powietrza, tak jak nam tu strzałki pokazują. Z tyłu trzy takie pianki, ta sama pianka jest na ramionach. Pianka jest oczywiście wodoodporna, więc ten plecak nawet jak wpadnie nam do wody, ta pianka nie nasiąknie, można śmiało używać dalej. I to chyba wszystko. Na spodzie plecaka, jak widać, nic nie ma. Zacznijmy od góry, tutaj mamy tą kieszonkę. Jest to kieszonka wielkości zasobnika bądź jakiejś małej torby biodrowej. Tutaj możemy trzymać podręczne rzeczy, jakiś scyzoryk, latarkę. Jeżeli używamy plecak jako szkolny, bo też się na taki nadaje, można trzymać piórnik, kanapki, o cokolwiek, co jest nam potrzebne pod ręką. Z przodu tutaj mamy taką kieszonkę płaską. Nie jest ona duża. Jest to coś takiego. Jeżeli plecak jest mocno napchany w komorze głównej, to nie skorzystamy za bardzo z tej kieszonki, ale coś tutaj możemy wsadzić, żeby nam się nie zniszczyło, nie pogięło. Kieszonka jest tak, jak tu jadę palcem i tu po całym zakolu, więc jest takiej szerokości, około 20 paru centymetrów, więc śmiało coś tam możemy wsadzić. No i komora główna, bo do tego dążyliśmy cały czas. Odepnę tylko te górne ściągacze, żeby to Państwu bardziej pokazać. Otwieramy. Wyciągam wypełniacz. Komora główna w tym plecaku, to pokażę, będzie lepiej. Na dole mamy przynajmniej 10-12 cm, co nam daje pojemność tego plecaka. Jest jedna wielka komora, coś takiego. Na plecach usztywnianych mamy taką jeszcze kieszonkę z gumką ściągającą. Ta gumka ściągająca w większości plecaków, zwłaszcza taktycznych, służy do mocowania camelbacka. Tutaj nie ma wyjścia nawet na camelback, ale też można sobie nawet przedziurawić, jeżeli ktoś by potrzebował. Ale śmiało tutaj można trzymać jakiegoś laptopa małego, tablet, teczkę. Coś ważnego, co nie chcemy, by nam się walało po całej głównej kieszeni z innymi jakimiś przedmiotami, na przykład z książkami, jeżeli używamy ten plecak jako szkolny. Jeszcze raz przypomnę, jest to taki wideopokaz tego plecaka w kolorze czerwonym. Jest to plecak PIR 24 litry. Na innych naszych wideopokazach można zobaczyć ten plecak w innych kolorach. Na pewno jest tam pomarańczowy, czarny i kilka jeszcze innych kolorów. Nie pamiętam dokładnie. Postaramy się oczywiście w najbliższym czasie i w miarę dostępności u producenta
te wszystkie kolory pokazać Państwu na naszych wideopokazach. Jeżeli jakiegoś koloru nie ma, śmiało można sobie odpalić wideopokaz plecaka, na przykład Crazy Canyon, czy nawet jakiegoś dużego Mosquito. Tam te wszystkie kolory, te wstawki kolorowe są z tego samego materiału szyte, więc można sobie w miarę wyobrazić, jak ten plecak będzie z taką wstawką wyglądał. Dziękuję za uwagę i oczywiście pozdrawiam.